Dzień dobry, sobotni poranek, krótki, szybki poranny spacer i od razu lektura. Wczoraj na rynku wydawniczym pojawił się nowy numer miesięcznika Opole. Trudno było do niego od razu nie zajrzeć, dlatego byłem niecierpliwy i od razu wczesnym rankiem go przeczytałem, przyznam szczerze, od deski do deski. A wiedzą Państwo, czemu znajdujemy się tutaj na placu Jana Pawła II? Otóż w Kropce właśnie jest artykuł poświęcony Pegasowi. Ten Pegas tu niebawem na właśnie placu stanie. A cała historia, perypetia, właściwie losy fruwającego nad Opolem Pegaza znajdą Państwo w artykule na stronie 8 i 9. Ponadto, jak chcą się Państwo dowiedzieć, co to znaczy gruwiący muzyk, to zachęcam do rozmowy bohater z okładki, czyli popularny w Opolu Jarecki. Mowa o Jarku Kubowie, którego doskonale znamy wszyscy z jego muzyki. W numerze między innymi, bo zachęcam Państwa do czytania, więc ja przeczytałem, to nie powiem, bo wszystkie artykuły naprawdę zacne, o noworocznych postanowieniach, czy są potrzebne, o iście mistrzowskiej pasji, czyli spotkanie z opolskim fotografikiem, pamięci rodłaków poświęcone. Jest również jeden artykuł. No i uwaga, strona 28-29. Na koniec do niej wędruję, dlatego że wybieram się do jednej z pączkarni, by sobie pączka zakupić. A jak ktoś sam próbuje na przykład robić pączki w domu, to jest dobra okazja ku temu, by zajrzeć do tego artykułu, bo tu między innymi też jest właśnie i przepis na pączki zwyczajne. Chociaż w sobotę przed południem, powiem Państwu, chyba każdy pączek smakuje nadzwyczajnie, tak jak i lektura nowego magazynu miesięcznika Opolei. Miłego dnia, miłego weekendu.